Nowy sezon, nowy ja. Znaczy nowa maszyna. Większość ludzi ma tak, że dbanie o siebie zostawia na ostatnią chwilę. Myślę, że z powodzeniem wpisuje się w ten trend. Gdyby nie pytanie z góry, to ten sezon przejeździłbym pewnie na moim starym Rocky Mountainie albo pożyczonym różowym gravelu. Ale do sedna, jest zadanie, jest wyzwanie. Jaki kupiłbym rower na 2024 i dlaczego jest to gravel? Tak, gravel, już tłumaczę. Nie ścigam się, na trasę szosową mam kawałek przez las, czasem mi się zdarza pojechać gdzieś po mieście albo pojechać nie wiem gdzie i tam nawierzchnia może być różna. Właśnie dlatego gravel. Z oferty centrum wybrałem sobie model Superior X-Road Team Issue D2 GR. Ten model podobał mi się już na Eurobike'u. Jego podstawową zaletą jest wspólna platforma dla komfortowej szosy i szybkiego gravela. No bo ja jeszcze nie potrzebuję takiego oblężniczego gravela na kołach 27 na 2 cale obwieszonego całą stertą bagażników. Gravel to raczej taki szybki, żeby upalać i żeby można było pościgać się na szosie. Ta maszyna ma korbę GRX-a z jednym blatem, ale jak widzicie, od razu przy ramie jest hak przerzutki. Można go sobie zdemontować i schować do szuflady w domu, ale można też w każdej chwili przykręcić tu przednią przerzutkę, przykręcić dwa blaty, nawet do tego ramienia korby i do lewej manetki, która jest w systemie DI2, czyli elektrycznie zmienia biegi, od razu podpiąć okablowanie i nie trzeba dokupować zbyt wiele części, żeby przerobić to na napęd 2x11. Fabrycznie mamy 42 zębatkę i 11,42 na kasecie, czyli niby spoko, bo 42,11 to już się coś tam pojedzie, a 42,42 to 1:1, czyli podjedzie się wszystko. Ale jednak to nie jest w moim stylu, żeby zmiana na kasecie była co 3-4 ząbki. Ja to potrzebuję co ząbek, co dwa. Także docelowo ta kaseta by stąd wyleciała, wjechałaby ciaśniejsza kaseta do 32 czy 34, no i na pewno dwa blaty naprzód. Fabryczne aluminiowe koła DT Swiss GR 1600 wraz z oponami Schwalbe G1 All Round są idealne do takiego gravelowego, mieszanego, miejsko-szosowego zastosowania. Na pewno przypolowałbym tutaj na drugie koła na karbonowym stożku gdzieś w okolicy 45 mm, może jakiś model od Dandy Horse. Na pewno coś szybkiego, żeby właśnie po założeniu tu dwóch blatów można było, przerzucając tylko koła, przekształcić ten rower w szybką szosówkę. Dla smaczku wrzuciłbym tu jeszcze tarczę 140 mm, bo wiecie, hamowanie jest dla słabych, kto hamuje, ten przegrywa i tak dalej. Już wystarczy, że tu w ogóle są hamulce hydrauliczne, tarczowe, klocki z radiatorem chłodzone, także myślę, że zatrzymałyby stara. Dodatkowym bonusem, który bardzo doceniam, jest karbonowa sztyca podsiodłowa. Oczywiście trzeba troszeczkę pilnować, żeby była posmarowana pastą do karbonu, żeby nam na przykład nie zjechała. Trzeba pilnować momentu dokręcania, żeby czegoś nie zmiażdżyć albo coś nam nie pękło, ale karbonowa sztyca podsiodłowa, dobrze zaprojektowana, tak jak ta, tłumi dodatkowo drgania i znacząco podnosi komfort jazdy na takim rowerze. No i dodatkowo jest lżejsza. A jak jesteśmy przy karbonie, to tutaj też mamy zintegrowany mostek z kierownicą. Oczywiście na takiego suchoklatesa jak ja. Jest tu za szeroki zestaw, bo nie mierzyłem, ale już widzę, że jest tu pewnie wrzucona 42, a ja to potrzebuję tak jak Michał Kwiatkowski, jakieś 36-38. Także pewnie bym to docelowo chciał wymienić na taki sam oryginalny, tylko węższy. Także tylko krowa zdania nie zmienia. Można powiedzieć, że stałem się orędownikiem modnej kategorii gravel, chociaż na początku niemal ją hejtowałem. Ale jest to mega komfortowy i mega wygodny rower, na którym jak pojeździłem, to go polubiłem. O tym, co więcej możecie upgrade'ować w swoich gravelach, macie film tutaj.